Od czego się to zaczęło? Trudno tak jednoznacznie chyba określić, bo to sprzężenie wielu bardzo różnych elementów się na to złożyło. Ludzie, których spotkałem po drodze i którzy historię mi opowiadali. I też te pieśni dziadowskie. W ogóle cały temat wędrujących śpiewaków, wędrujących muzyków i wędrujących uzdrawiaczy, opowiadaczy. To jakby w pewnym momencie, w czasie różnego rodzaju poszukiwań dotyczących tradycji, ten wątek się ujawnił. Ponieważ materiałów nie ma zbyt wiele na ten temat, ale jakby w miarę poszerzania swojej wiedzy w ogóle o kulturze tradycyjnej czy muzyce tradycyjnej polskiej, wschodnioeuropejskiej, europejskiej, okazało się, że gdzieś tam pod tym, co znamy, jest taki nurt, którego już nie ma, już go nie znamy bezpośrednio jako takiej formy, ale ślady w różnych miejscach tak wypływają i pączkują. No to z kolekcjonowania tych śladów udało się odtworzyć jakieś moje wyobrażenie na ten temat, po Europie wędrowały pewne motywy, tak muzyczne, jak i literackie, czy może nie literackie, ale pewne motywy opowieści właśnie, historii.